Hej, mam dzisiaj dla Was denko i wiem, że trochę tych denek ostatnio jest i chodzi zakupowych i one się tak przeplatają, kanał się robi trochę w sumie taki nudny, ale jak zobaczycie ile mam tego, to po prostu padniecie, więc szybciutko zapraszam Was na denko. Postanowiłam do tego denka wpleść jeszcze troszeczkę innych rzeczy, takich wiecie, bardziej w stylu perfekcyjna pani domu, ale zaraz pokażę Wam, o co dokładnie chodzi. Pierwszą rzeczą, która wypadła z mojej torby, a nie będę jej podnosić, bo naprawdę jest bardzo dużo tych rzeczy, jest antyperspirant z Biedronki i Sahe. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o takie domowe sposoby na odświeżenie, to jest super, ale jeżeli chodzi o jakieś takie większe, dłuższe wyjścia na bardziej intensywnym słoneczku w lecie, to niestety nie polecam, ponieważ on po prostu nie chroni jakoś bardzo fajnie, za to ma bardzo fajny zapach, ślicznie pachnie, także jeżeli nie macie jakiegoś większego problemu z potliwością, to będzie super. Jak już jesteśmy w temacie, to mam też z Rexony i to jest ta wersja z aloe vera i była w sztywcie. I powiem Wam, że ta wersja antyperspirantu już mi zdecydowanie bardziej podpasowała, szczególnie przez to, że nie macie jakiegoś rolona, który jest mega klejący i skleja Wam skórę i w dodatku czujecie wręcz przeciwnie, nie jakiś taki komfort, tylko ja przynajmniej czuję, że coś jest nie tak. A to było naprawdę super, ta Rexona była naprawdę bardzo fajnie chroniła, także myślę, że z pewnością sięgnę po kolejne opakowania. No i a propos tych domowych rzeczy, to od razu Wam zapowiem, że nie jestem żadnym konsultantem Lupre ani nic takiego, ja po prostu pokazuję Wam to, co zużyłam, a w związku z tym, że są to niektóre naprawdę bardzo fajne rzeczy, niektóre kiepskie, ale to już z czasem wyjdzie, to chciałabym Wam pokazać płyn do okien z Lupre, który jest naprawdę czaderski. Nie dość, że ma bodajże 750 ml, wystarcza na naprawdę bardzo, bardzo długo. Jeżeli dokupicie sobie do niego taki fajny dyfuzorek, to po prostu, moi drodzy, ja zużywam tego bardzo dużo, bo mam i szkło w kuchni Lacobel i szkło, jeżeli chodzi o łazienkę, to mam bardzo dużo tego szkła i jeszcze płytki czyszczę tym płynem. Jest naprawdę perfekcyjny, nie zamienię go na żaden inny, nie ma żadnych zacieków po nim, zmywa praktycznie wszystko od osadu po jakieś tam inne rzeczy. Także myślę, że jest to super rozwiązanie, szczególnie, że nie trzeba się naprawdę jakoś tam natrzeć, szczególnie tych szyb, czy czegokolwiek innego ze szkła, czy czegoś takiego, a naprawdę efekt jest powalający, w dodatku przepięknie pachnie, także czego chcieć więcej. Kolejną rzeczą jest maseczka z Rival de Loup, to jest ta ujędrniająca, bardzo je lubię, ogólnie maseczki z Rival de Loup są bardzo fajne, dla mnie ta oliwkowa i ta właśnie ujędrniająca są naprawdę, no, czego chcieć więcej, szczególnie, że kosztują bardzo mało. Ostatnio nakładam ją również na szyję i dekolt i spisuje się po prostu perfekcyjnie, od razu czuję różnicę, także na pewno kupię kolejne opakowanie. Niestety zużyłam swój ukochany Volume Million Lashes Silk Couture. Obecnie na rzęsach już mam mój nowy tusz Max Factora, ale to był po prostu hit. Nie wiem, co się działo akurat z tym moim opakowaniem. Kupiłam go na -49 w Rossmanie i pod koniec, może nie pod koniec, wręcz przeciwnie, od połowy opakowania tusz zaczął mi się troszeczkę odbijać i nie wiem, czym to jest spowodowane. Teraz mam świeżutki tusz i kompletnie niepoprawiany. Jest już kilka godzin, mam makijaż na twarzy i nic się z nim nie dzieje. A Silk Couture zaczął mnie troszeczkę irytować pod tym względem, bo nawet nie chciał mi się tutaj tak, wiecie, czasami po prostu przetarłam sobie delikatnie palcem ten tusz i on już schodził i było perfekcyjnie, a teraz coś się z nim dziwnego zaczęło dziać, także odpoczywam na razie od niego, mam inny tusz, ale na pewno do niego wrócę. I tak jak nie trzeba dużo mówić o Silk Couture, który jest po prostu tuszem prawie idealnym, podkreślam prawie, bo nie ma rzeczy idealnych, tak niewiele trzeba mówić o tym rozświetlaczu z Lovely. To jest Silver Highlighter i ja mam w chłodnym odcieniu. I jak widzicie, zdenkowałam go totalnie, mam już oczywiście następny. I jeżeli chodzi o to, jak on wygląda na twarzy, teraz też go nie mam niestety, bo teraz mam rozświetlacz z Make Up Revolution, ale jeżeli chodzi o ten rozświetlacz z Lovely, to jeden z tańszych, najlepszych rozświetlaczy, utrzymuje się rozświetlenie praktycznie cały dzień, wygląda przepięknie, naprawdę. Jeżeli nałożycie go niewiele, to jest taki delikatny efekt, jeżeli nałożycie go trochę więcej, to macie taki efekt wręcz taffy, więc jest cudowny. Kolejna rzecz z kolorówki to korektor. Mój korektor z Rimmela Match Perfection w odcieniu 030 Classic Beige. I powiem Wam, że nie dość, że ja go bardzo lubiłam używać, to jeszcze często używałam go, jeżeli malowałam kogoś i naprawdę jest przecudowny, ponieważ po pierwsze nie wbija się w żadne zmarszczki. Po drugie pasuje z praktycznie każdym podkładem, z praktycznie każdą cerą. Jeżeli macie suchą cerę albo no właśnie tak macie świadomość, że niektóre korektory wchodzą Wam w zmarszczki,
to ten tego nie zrobi, przynajmniej nie zrobi tego przez x godzin, a dopiero później może, no pewnie coś tam się będzie zbierało, ale jeżeli macie właśnie taką skórę dość suchą pod oczami i nie chcecie nakładać, wiecie, na przykład korektora bardzo kryjącego jak NYX albo MAC, HD NYX, bo on taki jest, to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa. Co prawda on nie ukryje Wam nie wiadomo jakich sińców pod oczami, ale jest naprawdę jednym z fajniejszych korektorów, na promocji można go dorwać za grosze, więc śmiało mogę go polecić. W tym zacnym opakowanku był skrab z barwy siarkowej i to był ten peeling siarkowy drobnoziarnisty. Powiem Wam, że bardzo go lubiłam, bo jak wiecie bądź nie wiecie, ja bardzo lubię zdzieraki i zarówno na ciało, jak i na twarz. I ten właśnie między innymi taki był. Nie uszkadzał mi na skórka, to nie był taki, wiecie, totalny zdzierak, że macie potem czerwoną twarz czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, bardzo fajnie, niby delikatnie peelinguje twarz, a jednak macie wrażenie, że ta twarz jest całkiem inna po tym peelingu. Także na pewno kupię kolejne opakowanie, jest super. Kolejna maseczka jest z Dermiki. To jest Dermika Sensacja, aktywna maseczka anti-aging na bazie roślinnych komórek macierzystych. Opakowanie przepiękne. Wiecie, że ja po prostu jak widzę coś ładnego, to jest mi dobrze. I jest wielkie prawdopodobieństwo, że taką rzecz zakupię. Maseczka wystarczyła mi na dwa razy. Tutaj jest napisane, żeby przez 15-20 minut ją podtrzymać. U mnie to różnie bywa. Czasami trzymam ją 45 minut, czasami godzinę, półtorej, a czasami po tych rzeczywiście 15-20 minutach ją zmywam. I ta była naprawdę bardzo fajna, chociaż mam wrażenie, że ta z Rival de Loop wcale jakoś tam szczególnie nie odbiegała od niej jakościowo. Także myślę, że pod względem finansowym i jakościowym to jednak skłaniałabym się bardziej ku tej Rival de Loop. Kolejną rzecz zakupiłam w Smyku, robiąc zakupy dla mojego chrześniaka i to jest Ziaja Maziajki, czyli szampon do włosów Bąbelkowa Cola, sprawdzony przez dzieci. Złoty 5 kosztował, więc stwierdziłam, że chętnie podejmę próbę sprawdzenia jaki jest i powiem Wam, że poza tym, że pachnie naprawdę taką kolą, jak byłam dzieckiem, to właśnie tak pachniała i smakowała cola. Przypomina mi ten zapach dzieciństwo i takie wiecie, no po prostu powąchajcie, koniecznie musicie powąchać ten zapach. To jeszcze faktycznie bardzo fajnie mył. Nie miałam jeszcze żadnego szamponu z Ziai, ale ten był naprawdę bardzo fajnie oczyszczał skórę głowy i nie mam się do czego przyczepić. Wydajność jak na 300 ml bardzo dobra, czego chcieć więcej, naprawdę ja skuszę się na kolejne opakowanie. Umknęła mi kolejna maseczka z Dermiki, tym razem Perfekcja, czyli maseczka oczyszczająca. Była bardzo fajna, fajnie oczyszczała buzię, ale mam wrażenie, że te maseczki z barwy siarkowej, które Wam kiedyś pokazywałam też w holach albo w denkach, jeszcze bardziej oczyszczają twarz, także jeżeli chcecie coś takiego delikatnego do oczyszczania twarzy, to jest bardzo fajna opcja. Jak zawsze w denku pojawia się też płyn do soczewek, czyli Bilens, płyn do soczewek kontaktowych do oczu wrażliwych. Mówiłam Wam, że dwoma płynami do soczewek, które zazwyczaj używamy, to jest właśnie ten Bilens i Renu. I one są naprawdę bardzo fajne, ja do nich nic nie mam. Renu kiedyś kupowałam u swojego optyka, był dwa razy droższy, a teraz jest chyba w Rossmanie albo w Hebe. Nie chcę się pomylić, ale w tych dwóch drogeriach prawdopodobnie jest. Ten kupujemy zawsze w Rossmanie, także on jest na pewno w Rossmanie. Opłaca się bardzo, gdyż ostatnio na promocji 360 ml kosztował jakieś 19-20 zł, także myślę, że cena jest naprawdę bardzo fajna. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o moich soczewkach, tudzież coś takiego, to nagrałam dwa filmiki. Nagram chyba trzeci, bo jest zawsze pod filmikiem, jest kupa pytań na temat tego, czy ja mam soczewki, jakie kupuję i w ogóle i tak dalej, więc prawdopodobnie niedługo pojawi się też kolejny, trzeci film na temat soczewek kontaktowych, a ten płyn naprawdę szczerze mogę polecić. Kiedyś w Rossmanie kupiłam też ściereczki. To były takie ściereczki biało-niebieskie z bodajże nie mikrofibry, tylko czegoś takiego. To była ścierka do kurzu w każdym razie. 10 sztuk i powiem Wam, że były naprawdę czaderskie. Kupię je jeszcze raz do łazienki czy do kuchni. Super sprawa. No i oczywiście w denku też nie mogło zabraknąć Batiste, czyli Heavenly Volume Dry Shampoo, suchy szampon z Batiste. I tak jak któraś z Was mi pisała, że ten XXL, tudzież tak, to był chyba ten XXL, nie bardzo jej się ostatnio spodobał, tak powiem Wam, że i ja po tym nie byłam zbyt zadowolona, nie wiem czemu, co się działo, ale też nie odświeżało mi tak włosów jak te wcześniejsze wersje, więc nie wiem, wcześniej też miałam Heavenly Volume i było w porządku, XXL też był w porządku, nie wiem czy po prostu przez ten okres wakacyjny coś im się stało i jakieś takie delikatne, że tak powiem, buble wystawiają, czy o co chodzi, ale ja też czułam tą różnicę. Teraz mam kolejny szampon, ten jakoś wypsikałam bardzo szybko, nie wiem jakim cudem, jak to się stało, ale mówię, on po prostu nie odświeżał mi tak włosów jak te wcześniejsze wersje, ale kupiłam już kolejny,
jak widzicie, chyba nie jest źle, także zobaczymy, daję mu jeszcze jedną szansę. Kolejna rzecz to tusz do rzęs. Tusz do rzęs Maybellina One by One. Miałam na niego wielką fazę, miałyśmy z moją siostrą wielką fazę na niego jakiś czas temu, to było dość dawno. Postanowiłam go spróbować i powiem Wam szczerze, że tyłkami za przeproszeniem nie urwało. Jednak wróciłam do tych tuszy z L'Oreal i z Max Factora. Ten niestety odbija mi się niesamowicie na górnej i dolnej powiece. On jak przeschnie, to już jest delikatnie lepiej, ale mimo wszystko nie robi takiego efektu, wiecie, pięknych, cudownych rzęs. Jeżeli chcecie taki delikatny efekt do dziennego makijażu, to będzie bardzo fajny. Zużyłam też moje cudo, czyli korektor z L'Oreal Perfect Match w odcieniu 1 Ivory. Przecudowny odcień, jak już Wam kiedyś mówiłam, był zresztą w ulubieńcach. Bardzo jasny, bardzo fajny, taki żółciutki, perfekcyjnie kryje, naprawdę krycie jest średnio do mocnego, także jeżeli macie jakieś większe problemy z zasinieniami, to jest super sprawa. Kupiłam później odcień numer 2 i powiem Wam, że też nie jest jakiś taki bardzo ciemny, nie ma takiego mega przeskoku między kolorem pierwszym a drugim, także śmiało mogę go również polecić osobom, które nie są nie wiadomo jak opalone, mam go zresztą teraz pod oczami. Kupiłam już kolejne opakowanie, to jest korektor, który sprawdza się u mnie w każdej sytuacji, on mi się delikatnie ostatnio rolował. Nie wiem czemu, czy dlatego, że to była już ta końcówka opakowania, czy o co chodzi, ale na podkładzie Revlona bodajże i pudrze Revlona on się jakoś delikatnie mi rolował, więc stwierdziłam, że okej, dobra, to jest ten moment, kiedy trzeba po prostu zaprzestać. Wydłubałam go jak tylko mogłam, jest cudowny, utrzymuje się calusieńki dzień, ma bardzo fajne krycie, naprawdę jest super, ja będę go na pewno jeszcze kupować. Zainspirowana tymi całościowymi maseczkami do twarzy kupiłam węgiel drzewny, czyli maseczkę oczyszczającą z koni? Coś takiego. Zostawia się ją na 20 minut, jest mega nasączona, bo to jest ten płat cały taki, który nakładacie na twarz. Super sprawa, naprawdę kupię jeszcze raz ją, bo skóra od razu jest inna. To nie jest styl i typ tych maseczek, które nakładacie jak krem czy coś takiego. Dwa razy mocniejsze działanie, dwa razy fajniejsza, na pewno kupię ją jeszcze raz. Zużyłam też żel do mycia twarzy z Neutrogeny. To był ten z Pink Grapefruit, czyli z grapefruitem. Był przecudowny. Ostatnio był na promocji, ale nie, postanowiłam, że się nie skuszę i że kupię coś innego i kupiłam Garniera, który też jest fajny, ale jednak ten był zdecydowanie fajniejszy. Także mogę go śmiało polecić. Makijaż zmywa bardzo dobrze. Trzeba potem oczywiście oczy przetrzeć jeszcze jakimś tam płynem micelarnym, ale ogólnie jeżeli chodzi o zmywanie makijażu i o to, że później z moją buzią się nic nie dzieje, bo miałam też przypadek, że działo się i to dużo, aż za dużo, to jest naprawdę super, także naprawdę śmiało mogę go polecić. Moja siostra też używa tylko tej innej wersji, tej kremowej i też jest bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą, którą zużyłam i w sumie chciałam ją zużyć poniekąd, a poniekąd nie chciałam jej zużyć, to jest to masło z kokoa. Tak, kokoa. Kokoa Butter Cream. Bardzo fajne było to masełko, tak jak już Wam mówiłam, w ulubieńcach bardzo fajnie nawilżało skórę i ogólnie całe ciało. Bardzo szybko się wchłaniał i to mi się chyba najbardziej podobało z tego wszystkiego, a poza tym niewielka ilość pozwalała na to, żeby pokryć te partie ciała, które chcieliście, aby były pokryte i nawilżone. Jeżeli chodzi o nawilżenie, to czasami zdarzało mi się tak, że łydki na przykład dwa razy sobie smarowałam nim, bo po prostu nie wystarczało mi to nawilżenie, a w zimie zdarza mi się i mam takie tendencje do przysuszania skóry, ale dawał radę, także jest super. Jeżeli będziecie mieli go gdzieś tam kiedyś złapiecie, bo wiem, że on jest dość trudno dostępny. Ja go kupiłam za granicą i mam świadomość tego, że może być problem z dostaniem go, ale jeżeli go dostaniecie, to ja na przykład zapłaciłam za niego, tak jak już Wam wtedy mówiłam, niecałe 5 zł, czy coś w tym stylu, coś takiego, to bierzcie go śmiało. Made in England, można brać w ciemno. Kolejna rzecz z serii Perfekcyjna Pani Domu to płyn z Lupre do różnych rodzajów podłóg i byłam nim zachwycona, ponieważ ma 1000 ml, czyli cały litr i jest koncentratem 1:100. Na początku stwierdziłam, że dobra, zrobię po swojemu i po prostu wlałam cały korek, nawet więcej niż cały korek, do bodajże tak około litr, 1,5 litra wody tam było w moim wiadereczku. Piana zaczęła wypływać zewsząd, nie wiedziałam jak się ratować i jak ratować wszystko, co jest dookoła. Także faktycznie, jeżeli jest napisany koncentrat, to używajcie tego 4 razy mniej niż normalnie. Ja potem, jak już się nauczyłam go używać, to okazało się, że ten płyn wystarczył mi bodajże na rok mycia wszystkich u nas podłóg, a uwierzcie, jest tego trochę. Mało tego, ja robię to praktycznie codziennie. Ja bardzo często zmywam podłogi, mam świra na punkcie podłóg i
jak widzę, że coś jest nie tak, a właśnie tutaj w salonie mamy tak, że podłogi i panele są ciemne i wszystko na nich widać, to mnie po prostu szlak jasny trafia, za przeproszeniem. Na szczęście wszędzie indziej podłogi są szare, więc nie widać tak tego brudu, także propozycja dla Was, jeżeli urządzacie swój dom, tudzież chcecie wymienić podłogi, bierzcie szare, na nich nic nie widać. Wszystkie te rzeczy z Lupre możecie kupić u ich konsultantów. Faktycznie jest strona z Lupre, na którą ja co prawda jeszcze nigdy nie wchodziłam. Wchodziłam chyba, żeby odszukać Wam perfumy któreś. Także podlinkuję Wam to i być może tam jest jakaś zakładka, gdzie możecie znaleźć jakiegoś konsultanta w Waszej okolicy. Także podlinkuję Wam to nadal. Kolejną rzeczą, którą zużyłam, jest krem pod oczy z Taupy. I powiem Wam, że myślałam, że to będzie... Ogólnie do Taupy byłam nastawiona jak do firmy nie kosmetycznej, tylko aptecznej, więc myślałam, że to będzie naprawdę jakieś wielkie show i wow. Okazało się, że 10 ml tego kremu starczyło mi na naprawdę bardzo długo i naprawdę waliłam go pod oczy ile się dało i na dzień i na noc, ale pod koniec tego opakowania i to już też między innymi dlatego nie wszyściusieńkiego tak nie wydłubałam z tego opakowania, bo on w pewnym momencie zaczął mi coraz mniej nawilżać skórę pod oczami i miałam wrażenie, że to już nie jest to. To nie jest to nawilżenie, potrzebuję czegoś mocniejszego. Teraz kupiłam krem z Avonu i naprawdę też bardzo fajnie się sprawdza. Ten był fajny, ale dla osób, które nie potrzebują takiego mega nawilżenia. Aha, i pod podkład oczywiście też wspaniale się sprawdza, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszystkie korektory, które mam, super z nim grały, także śmiało można go używać. Zużyłam również olejek rycynowy, kupiłam go w aptece za 3 czy 5 zł. Czad. Zużyłam go oczywiście robiąc swoje samoróbki do włosów. Jeżeli macie mnie, obserwujecie mnie na Snapchacie, to ostatnio jakiś czas temu pokazywałam Wam, jak taką samoróbkę robię. Oczywiście ona za każdym razem wygląda inaczej. Także jeżeli chcecie, to też będę takie rzeczy wrzucać. Mieszam sobie to z odżywką, z jakimiś tam innymi olejkami i nakładam na włosy na pół dnia. Zależy ile mam czasu, czasami na godzinę, dwie, trzy. I tak sobie moje te włosy po prostu odżywają i odżywiają się. Olejek rycynowy jest taki bardzo skoncentrowany i jeżeli chciałybyście sam olejek nałożyć rycynowy na włosy, to ja na przykład nie polecam, bo mi strasznie te włosy wyrywam po prostu sama, bo jest bardzo skoncentrowany. Ale jeżeli chodzi o jakość włosów po nim, to jest naprawdę super. I ostatnie trzy rzeczy, czyli maska oczyszczająca z szarą glinką z ziai oraz nawilżająca z zieloną glinką. To są maseczki, które ja będę na pewno kupować wciąż i dalej, ponieważ nie dość, że ta z zieloną glinką jeszcze dodatkowo fajnie oczyszcza mi buzię, to no, po prostu są idealne. Dla mnie są perfekcyjne, będę je na pewno dalej kupować. Fajnie oczyszczają i nawilżają buzię. Całkiem inna jest po tych maseczkach, także za to, ile one kosztują, a kosztują około złotówki, to warto, naprawdę. I kolejna rzecz to jest oczyszczający pasek na nos. Dostałam od go sztuk 3 bądź 2 od Ani, którą serdecznie pozdrawiam jak zawsze. I powiem Wam, że naprawdę faktycznie, jeżeli dobrze używacie tych pasków na nosek, to rzeczywiście ten nos wygląda zdecydowanie inaczej i lepiej. Także też mogę śmiało polecić dla osób, które mają jakieś zaskórniki, wągry albo coś takiego na nosie. Też jest bardzo fajny. Po 2-3 plastrach myślę, że już efekt będzie naprawdę widoczny. Jeżeli chodzi o moje denko, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w następnym filmiku spotkamy się innym niż denko bądź haul zakupowy albo ulubieńcy. Także mam nadzieję, że jakiś tam inny filmik już powstanie. Jeżeli macie jakieś propozycje, to do tego, jaki filmik powinnam zrobić. Pamiętam o Waszych vlogach, pamiętam, naprawdę, uwierzcie mi. To oczywiście też piszcie to jeszcze w komentarzach, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na kanale. A ja Was już żegnam, życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i trzymajcie się. Hej!